Boże, głowa boli. Od razu lepiej. Bonjour internety, tu Mirka i witajcie w maju. Minął kwiecień, a więc pora, jak zwykle, tradycyjnie opowiedzieć sobie o inspiracjach tego minionego miesiąca. Tradycyjnie też zachęcam was do tego, żebyście zostawili lajka, suba, a w komentarzach napisali, co was zainspirowało, co ciekawego wam się przydarzyło. Graliście, słuchaliście, czytaliście, odwiedziliście w poprzednim miesiącu. Ja z przyjemnością zawsze posłucham nowych pomysłów na przykład nowe przygody. A w tym miesiącu, no cóż, kwiecień był bardzo pracowitym miesiącem, więc bardzo mało było czasu, żeby sobie gdzieś tam pozwiedzać, coś ciekawego, nowego odkryć i tak dalej. I to nie tylko pod względem pracy, ale w dużej mierze, dużą zasługą tego bycia zajętym, duża zasługa bycia zajętym w tym miesiącu leży po stronie Elden Ringa. Jeżeli oglądacie moje streamy lub widzieliście, co ostatnio publikuję głównie na social media, to widzieliście, że Elden Ring zdecydowanie zajmuje lwią część mojego wolnego czasu. Ta gra jest niesamowita, jest fantastyczna. Jasne, dalej koszmarnie irytująca miejscami, bo to dalej Soulsy, ale nie da się ukryć, że jest idealnie dopracowana. Jest fantastycznie rozbudowana pod względem kontentu, sekretów, rzeczy, które można znaleźć, takich opcjonalnych, które można było bardzo łatwo pominąć. Bo teoretycznie ja już teraz mógłbym lecieć i zakończyć grę, gdyż jestem, gdyż mam nawet teleport, że tak powiem, do praktycznie ostatniej lokacji. No ale come on, jest tyle rzeczy po drodze do okrycia, opcjonalnego kontentu. Teraz akurat, nie wiem w którym momencie to wrzucę na kanał, ale w każdym razie progresujemy teraz questline Rani i tam się tyle rzeczy dzieje i to takich wow, że masakra. I jestem mega ciekaw, w którą stronę to pójdzie i w ostateczności jak ważne okażą się te decyzje, które teraz podejmujemy. No bo trochę się boję, że w ostateczności zakończenie może być takie pozostawiające do życzenia, ale zobaczymy. Póki co jeszcze do zakończenia mi daleko, więc jestem bardziej nastawiony na to, żeby się po prostu cieszyć tą przygodą, cieszyć tym, co w tym momencie tutaj mamy, a mamy bardzo dużo. I jeszcze kwestia tego, jak dobrze rozwiązany jest fashion, czyli kwestia tego, że nie musisz się przejmować aż tak bardzo statystykami, tylko możesz faktycznie pójść w fashion i ubierać się tak, żeby twoja postać wyglądała po prostu kozacko. Mua, miodzio, fantastycznie, cudownie. Bardzo mi się to podoba, bardzo to lubię. No i zapraszam przy okazji też na streamki co środę i co niedzielę. Gramy w Eldenka obecnie. I nie zapowiada się póki co, żeby w cokolwiek innego, bo naprawdę mega absorbująca gierka. Najchętniej nawet w tej chwili bym odpalał i grał, zamiast to nagrywać. Ale jednak jestem człowiekiem z poczuciem obowiązku. W takich tematach jeszcze około growych, to jakiś czas temu, gdzieś tak w okolicach początku tego miesiąca, wyświetliło mi się na YouTubku, że ludzie grają w grę Vampire Survivors. Taki odwrócony bullet hell, gdzie ty jesteś miotaczem pocisków i levelujesz sobie, no to tak jest to ten taki roguelike, nie survival, tylko roguelike, więc jeżeli zginiesz, to musisz wracać do początku poziomu, tylko tam zbierasz oczywiście walutę, żeby ulepszać swoją postać, swoje konto w miarę jak tam grasz coraz dłużej, żeby odblokować różnego rodzaju pasywne umiejętności i tak dalej. Bardzo ciekawy koncept. I fakt tego, że jak levelujesz, to masz do wyboru trzy różne skille i to jest zrandomizowane, więc nigdy nie wiesz, jakie trzy opcje będziesz miał zasugerowane. I przez to, że musisz dopasowywać ten build na podstawie limitowanego wyboru, który dostajesz przy każdym poziomie, przy każdym level upie, jest naprawdę interesujące i ciekawe. Więc na pewno tę grę obczaję, tym bardziej, że kosztuje jakieś grosze, chyba 7 zł na Steamie. Ale, o ile Vampire Survivors gdzieś tam faktycznie jest jakąś inspiracją, bo przeprzyjemnie się oglądało ludzi na YouTubkach czy streamkach, jak to grają, to jednak główną inspiracją jest giereczka, która wyświetliła mi się zupełnie przypadkiem, od razu jak wszedłem na sklep Play, szukając jakieś właśnie giereczki, żeby sobie zapełnić czas na telefonie. I tak się składa, że natrafiłem dosłownie na darmowego klona Vampire Survivors, na grę, która nazywa się Magic Survival i jest naprawdę fajna, naprawdę dobra, dopracowana, zupełnie darmowa i
o ile nie mamy tutaj, że tak powiem, nowych broni, które się leveluje, no to właśnie mamy magię. Stąd też nazwa Magic Survival. Gramy magiem, jesteśmy zesłani do różnego rodzaju lokacji, które musimy oczyścić z potworów. I tak samo jak w Vampire Survivors musimy przetrwać pół godziny na danym poziomie, żeby go przejść. I nie jest to ani trochę takie proste. Co więcej? Tak samo jak w Vampire Survivors, tak i tutaj mamy opcję ewoluowania naszych speli, naszych abilitek, przez co będą miały nowe efekty. Tylko w Vampire Survivors mamy tak jakby jedną opcję ewolucji i jest zależna od tego, jakie inne tam przedmioty mamy. Tak tutaj jest to stricte uzależnione tylko od poziomu skilla i zawsze mamy trzy wybory, co naprawdę pozwala na bardzo mocne żonglowanie umiejętnościami przy każdym kolejnym playthrough i naprawdę długo się wam nie znudzi. Szczerze polecam, malutka, niepozorna giereczka, a tyle frajdy, tyle fanu. Znaczek jakości ode mnie. I znowu też w tematach okołogrowych, CD Action jest teraz kwartalnikiem i tak się składa, że no oczywiście nie mogłem sobie odpuścić kupienia go. Tym bardziej, że na okładce mamy Elden Ringa. A już wiecie, że jestem bardzo mocnym fanem. No i popatrzcie, jakie to jest bydle, jakie to jest grube. Przecież to jest rozmiar faktycznie 3 czy 4 numerów. Takich tradycyjnych. Wypchany głównie w tym momencie publicystyką, no bo też ciężko ja rozumiem naprawdę tę transformację, którą tutaj przeszli, bo ciężko nadążyć obecnie za każdą wartościową premierą, a jeżeli już chcemy na przykład pokryć tylko te ważne tytuły, nie rozdrabniając się na jakieś mniejsze, ale na przykład zasługujące na uwagę, to i tak zostaje nam, no co, no 10 tytułów to jest 20 stron, 30 stron max, a magazyn ma zwykle około stron, ilu? 90? Więc faktycznie jest tam mnóstwo kontentu, tym razem głównie publicystycznego, ale dalej najwyższej jakości i który się przeprzyjemnie czyta. Julia się zawsze ze mnie śmieje, że ja CD Actiona czytam od deski do deski, więc no, tutaj nic dziwnego, że na tego mi schodzi już około miesiąc przeglądania go. Ale warte uwagi. I w końcu zaczęli rozwijać swój kanał na YouTube, swoją stronę, więc tym przyjemniej jest właśnie przyglądać się tej ich ewolucji, temu rozwojowi, jakiego teraz jesteśmy świadkami, właśnie też w kwestii cyfryzacji i dopasowywania się do nowego rynku. Ciekawe, co będzie w drugim kwartale, co dla nas przygotują, co będzie na okładce i czy numer też będzie tak pięknie wyglądał jak ten, bo ten trzeba przyznać. Spójrzmy jeszcze raz na okładkę. Jest clean, jest sleek i wygląda po prostu bardzo dobrze. To jest wręcz ozdóbka, powiedziałbym. I mogę tylko liczyć naprawdę, że następne numery też takie będą. Good job, CD Action. I taka ostatnia malutka rzecz. Niekoniecznie inspiracja, ale jednak jakiś tam kontynuacja rzeczy, o których gdzieś tam piszę, mówię co jakiś czas. Mianowicie byliśmy na Fantastycznych Zwierzętach 3, czyli Sekretach Dumbledora w kinie. Stwierdziliśmy, że na tyle lubimy to uniwersum, że wydamy pieniądz, pójdziemy do kina na premierę. I nie jestem pewien, czy bym polecił. Nie jestem pewien, czy zaliczyłbym to do faktycznie inspiracji tego miesiąca. Ale chciałbym o tym wspomnieć tylko dlatego, między innymi raczej, tylko dlatego, że jest lepsze od dwójki. Dwójka była tragiczna, a trójeczka nie dość, że bardzo fajnie ma takie tempo i faktycznie trzyma się kupy, logiczne nawet decyzje postacie podejmują w niektórych sytuacjach, mimo że gdzieś tam główną osią tej sytuacji jest fakt, że Grindelwald potrafi przewidzieć przyszłość, więc musimy działać nieprzewidywanie, no to nie da się ukryć, że jeszcze będą tak postacie po prostu robią tutaj robotę. I Mads Mikkelsen w roli Grindelwalda zdecydowanie się sprawdził. Bardzo dobrze wygląda, daje taki zły vibe, taki jakiego właśnie trzeba było Grindelwaldowi. No i nie da się ukryć, że Kowalski steals the show. Jest autentycznie takim złociutką gwiazdunią, promieniem jasności w całym tym filmie. Rolę ma fantastyczną i scena, w której jest o krok od zamachu na życie Grindelwalda, właśnie nasz niepozorny Mugol Kowalski wygrywa całe show. Ale właśnie, wygrywa całe show, a to nie jest całe show, bo ucina się w takim dziwnym momencie trochę film.
I ja byłem szczerze przekonany, że to będzie koniec już, a tu się okazuje, że tak naprawdę tych filmów fantastycznych zwierząt ma być 5. To był trzeci. Gdzie oni chcą jeszcze tę fabułę pociągnąć, w którą stronę? Nie mam pojęcia. Ciężko mi to jakoś sobie wyobrazić. Tym bardziej, że z tego co widziałem, to recenzje Zbrodnie Grindelwalda zbierają bardzo srogie i niskie oceny. Nie dziwię się, ale nie było aż takie złe. Jak będzie gdzieś na jakiejś VOD, dajcie mu szansę, bo było przyjemne. Takie akurat, żeby sobie obejrzeć w jakiś luźny wieczorek. Tylko jest tam taka jedna scenka, w której dzieje się krzywda takiemu małemu stworzonku. Raczej niekoniecznie dzieciom bym polecił tę część. Ale jest lepsza od dwójki. I to jest zdecydowanie już duży plus dla całego filmu. I na tym myślę, że skończymy ten odcinek. Tak jak mówiłem, nie działo się za dużo. Ale teraz właśnie w maju pogoda się poprawia. W końcu mamy około 20 stopni i wyżej. Więc będzie też szansa, żeby w końcu gdzieś pojechać, odwiedzić jakieś miejsca. Może nawet nakręcić jakieś ikony, bo to jest taka seria, którą troszeczkę zaniedbałem w ostatnich latach. A ja zobaczymy. Póki co, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się ciepło. Widzimy się już w czerwcu na inspiracjach maja. A na razie to wszystko. Stay magical. Bye bye. Dziękuję.